powyższym uważam Jarmark Jadwiżański za otwarty. W tym roku tematem przewodnim Jarmarku Jadwiżańskiego jest Stara Baśń. Zaprosiliśmy drużynę Wojów Piastowskich Jantar, która odtwarza tutaj i niektóre scenki, i elementy scenograficzne, właśnie które brały udział w filmie Stara Baśń. Przede wszystkim pokazujemy wczesne średniowiecze i to wszystko, co dla wczesnego średniowiecza było najbardziej istotne, czyli każdy aspekt rzeczywistości. Począwszy od muzyki, skończywszy na rzemiosłach, umiejętnościach walk, dawnych umiejętnościach, tych nawet takich bardzo prostych, życie codzienne naszych przodków. To wszystko, co otaczało nas w każdym aspekcie naszej codzienności. Wczesne średniowiecze. Siedzimy teraz wygodnie na tronach i to całkowicie nieprzypadkowo, dlatego że spotkaliśmy się tutaj po to, żeby opowiadać o przeszłości. A ta nasza przeszłość, to ten temat, który nas dzisiaj wiąże, to jest temat Starej Baśni. To jest opowieść wczesnopiastowska, to jest opowieść o tym, co działo się przed Mieszkiem I. To także opowieść dość swobodna, to pytania, fakty, mity, ale także i opowieść o filmie. Mamy tak naprawdę w tym roku dwa takie mocne punkty historyczne. Jest to obozowisko rycerskie, gdzie można przymierzyć zbroję, gdzie można zapoznać się z tym, jak wyglądało kiedyś życie obozowe właśnie rycerzy. I mamy też turniej Fechtfest, gdzie można przenieść się trochę do innej epoki, do wieku XVIII i zobaczyć, jak wtedy walczono. Dziś w Leśnicy robiliśmy Fechtfest. Jest to impreza cykliczna. Od kilku ładnych lat już tutaj w zamku w Leśnicy organizujemy tę imprezę. Jest to zbiór, powiedzmy, grup i różnych pasjonatów, którzy zajmują się, odtwarzają dawne europejskie sztuki walki. Pokazywaliśmy tutaj różne techniki, warsztaty były, pokazy cięć bronią ostrą, jak również turniej na długi miecz Blossfechten, czyli bez opancerzenia. W tym turnieju brało udział kilku zawodników również z innych miast, nie tylko z Wrocławia. I powiedzmy po długich zmaganiach nagrodziliśmy tych, którzy zasłużyli. Poza tym były warsztaty dla dzieci, na broń taką piankową i mieliśmy różne takie eventy, powiedzmy krótkie, na różną broń, taką miecz i półklesz, na sztylet, na miecz długi, nawet i halabardą troszeczkę porobiliśmy. Robiliśmy warsztaty z podstaw długiego miecza, robiliśmy też pokazy cięć ostrą bronią, stąd właśnie dynie, przy okazji poza dyniami jeszcze butelki. Cięcia o tyle ciekawa sprawa, że raz, że widowiskowe dość na tego typu imprezy, a dwa, że można sobie poćwiczyć poprawną formę uderzenia. Wszyscy, którzy nas dzisiaj odwiedzili, mieli okazję zajrzeć na jarmark produktów regionalnych naszych zaprzyjaźnionych wystawców z całego regionu. Mieli też okazję usłyszeć, mają okazję usłyszeć wiele ciekawych koncertów. Wyjadę, wyjadę, nie za rok, nie za dwa, nie jedna Ślązeń. Pojawiliśmy się dzisiaj tutaj, dowiedzieliśmy się z radia, że można tutaj spędzić czas w niedzielę i oglądaliśmy walki, bardzo fajne stanowiska, widać, że przygotowane przez, no, wygląda na pracę taką, którą tam wiele lat niektórzy tworzyli. Rycerzy widziałeś na scenie? Tak. Tak? I jak dynie cieli też widziałeś? I gofry tak. Były dobre? Tak. Super było. Nam się podoba, przyjeżdżamy co roku, bo nam się podobają rycerze i przyjeżdżamy na te rekonstrukcje oglądać. Super jest. Fajnie. Uwielbiam takie klimaty, jestem fanką Wiedźminy i po prostu nie mogłam nie przyjść na taki koncert i takie klimaty średniowiecze, to po prostu kocham, jest przecudownie. Od kilku miesięcy w zamku trwa remont tarasów. Ta część tarasów właśnie z tej strony zamku jest całkowicie odkryta, tak? Są rozkute stropy naszych kazamatów.
i z tego powodu również czasowo będzie niedostępny nasz amfiteatr. On już był w pewnym momencie wyłączony z użytkowania, natomiast teraz udało nam się wynegocjować z wykonawcą, że na jarmark możemy z niego skorzystać. Natomiast dosłownie zaraz po jarmarku pojawią się tam koparki i amfiteatr będzie ogrodzony i będzie całkowicie niedostępny. Więc troszeczkę inaczej jarmark jest zorganizowany, bo ta przestrzeń w części jest niedostępna i tam, gdzie rok temu stały stragany, dzisiaj stoi koparka i wykopy, i są wykopy. Natomiast udało się skorzystać z amfiteatru, co nam mocno ułatwiło organizację tego wydarzenia. Wytwarzam tutaj wczesnośredniowieczny chleb. To jest w zasadzie chleb wędrowny Słowian i Wikingów. Kiedy przemieszczali się, to był najprostszy ich posiłek. Potrzebna była mąka, woda, a ponieważ zwykle zatrzymywali się gdzieś przy strumieniach, to dostęp do wody był. Mąkę zawsze mieli ze sobą, ogień i kamień. Rozgrzewali kamień w ogniu, z mąki i wody robili ciasto i to był właśnie taki chleb. Chleb można było... Kiedy sobie upolowali coś, to był to też dodatek do mięsa, jak również do owoców, które znajdowali. Nie zawsze mieli sól, dlatego też my robimy bez soli.